ja sam do końca tego nie analizowałem jeszcze. Może jakoś nie było na to czasu. Może jakoś nie chcę też do końca wracać do tych wydarzeń. Miałem pewne wątpliwości, czy chcę w ogóle oglądać ten film z tych głębin w tej chwili. Bo dla mnie to było dosyć takie traumatyczne przeżycie od pewnego momentu. To jest tak jak wchodzenie do ciemnego pokoju. No. Lepiej wchodzić z kimś za rękę niż samemu. Aczkolwiek grozi dokładnie to samo. Jestem zaplątany w te liny, wyciągam nóż, który mam przeciąć tę linę. I w tym momencie zaczepiam ręką o stage'a, o automat i ten nóż spada. Nóż spada i widzę go tylko w otchłani gdzieś tam lecący. I nie mam czym przeciąć liny i już zostaję tam na tej ścianie. Zaplątanie się na tej głębokości jest sakramentsko niebezpieczne. Panika tam, to była pewna śmierć. Gdyby Jurek tam wpadł w panikę, na pewno by z nami dzisiaj nie był. Miałem ogromną świadomość, mam ogromną świadomość tego, że jego życie jest w naszych rękach. Spoglądam w dół i... No i wtedy przychodzi przerażenie, bo pod spodem nie ma bombli, czy nie ma Jurka. W normalnych sytuacjach czerwona i żółta boja jest to sygnał, że jest coś bardzo niedobrego. Dla mnie to była informacja, że Jurek żyje. A ja? Chodź do mnie!